Przechodzimy do punktu 6b. Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Wieleckiej w dzisiejszym dniu przed sesją. Dotyczy on wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027. Proszę panią skarbnik o krótkie przedstawienie celu zapoznania tej uchwały, informacja o czasowym. I proszę zaproszonych. Zmiany wieloletniej programie finansowej polegają na zmianę limitu przedsięwzięć, jak już mówiłam, do wysokości wykonanych przedsięwzięć. Jakieś tam pieniądze zostawały, więc zmniejszyliśmy te limity. Mieliśmy jedno zadanie z realizacji z tego roku, budowy sceny zadaszonej w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Bieliczki. Zadanie to, inwestycja ta była dwukrotnie na przetargach, uzyskała cenę powyżej wartości kosztorysowej znacznie i wartości, której zgłosiliśmy we wniosku. Dostaliśmy zgodę na realizację tego zadania w przyszłym roku i zostało ujęte w projekcie budżetu. W wyniku tych zmian zwiększyliśmy zaangażowanie wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych i zrezygnowaliśmy z zaciągania obligacji w tym roku, które były planowane w kwocie 647 000. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Jeśli państwo, że odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018-2027. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Wieliczki uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 34/204/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wieliczki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6f dotyczącym zmian w budżecie gminy Wieliczki na rok 2018. Szczegółowo to było omawiane posiedzenie Komisji Ustawy. Zostało zaakceptowane pozytywnie. Proszę panią skarbnik o krótkie przedstawienie. Uchwałą to zmniejsza się plan dochodów o kwotę 171 751,14 zł. I chciałabym powiedzieć, to w związku z realizacją tej inwestycji, którą zdejmujemy z tego roku, było planowane ponad 100 593 zł dokładnie dotacja na to zadanie. Ona zostaje przesunięta na przyszły rok i zmniejszone decyzjami wojewody środki na zadania pomocy społecznej. One oczywiście tam w pełni są zabezpieczone do potrzeb, ale tyle było za dużo w planach. Zmniejsza się również plan wydatków budżetowych o kwotę 288 485 zł. To adekwatnie do tych, co mówiłam. Zdejmuje się inwestycje i zmniejsza się wydatki z tych dotacji, które nam, że tak powiem, odebrano. No i tak jak przy WPF-ie, nie bierzemy już kredytu, zwiększamy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Pozwólcie państwo, że odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wieliczki z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2018 rok. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Wieliczki uchwala co następuje. Paragraf 1.
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych. Punkt pierwszy. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 171 571 zł 14 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 288 485 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Budżet po dokonanej zmiany wynosi plan dochodów ogółem 20 766 550 zł 60 groszy. Z tego dochody bieżące w wysokości 17 70 802 zł i 10 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 3 695 748 50 groszy. Plan wydatków ogółem 22 293 497 zł i 13 groszy. Z tego wydatki bieżące w wysokości 16 549 530 zł i 13 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 5 743 967 zł. Punkt 3. Wydatki inwestycyjne o zmianach w wysokości 5 733 967 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały. Punkt 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Uprawy i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i podlegające zwrotowi o zmianach w wysokości 1 356 059 67 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. Punkt 5. Dochody i wydatki po zmianach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 526 946 zł 53 grosze zostanie pokryty przychodami w budżecie zwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 526 946 zł 56 groszy. Paragraf 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 892 598 zł 26 groszy. Rozchody w wysokości 365 651 zł 73 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 35 120 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 120 zł na realizację tych zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Paragraf 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 tysięcy zł. Paragraf 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4 do 6 i artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, to jest dziennik urzędowy z 2018 roku, pozycja 799 ze zmianami. Dochody w wysokości 7126 zł, wydatki w wysokości 7126 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bieliczki. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Mam jeszcze pytanie, panie przewodniczący. Przejęzyczenie tam było 24 czy 34 tysiące? Pozwolenie na. Czy to było przejęzyczenie, czy. Bo my na komisji mówiliśmy o 24 tysiące. W projekcie. To jest. Nie, to jest budżet na 2018 rok po zmianach. Przychody w związku z tym wydawaniem zezwoleń wynoszą 35 120 zł, a wydatki 34 120 zł. No. A na 2019. Mówiliśmy o 24 tysiące w projekcie poprzednim. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Proszę o podróżnych minut. 14 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu ostatniego dzisiejszego naszego. Przedostatniego, siódmego, sprawy różne. Tutaj głos prosi pan. Widzę, że tutaj zabiorą też głos goście zaproszeni. Proszę bardzo, panie pośle. Ja chciałbym na początek tego punktu przywitać nowego sołtysa w naszym gronie. Otóż w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Urbanki pana Andrzeja Sadowskiego. Pana Andrzeja Adama Sadowskiego. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu sołeckim wybrali nowego sołtysa, którym został pan Marek Barszczewski. Witamy pana Marka. Przekazuję dzisiaj atrybuty sołtysa, czyli długopis, statut sołectwa, najważniejsza rzecz z Urbanki. I karta krewko. Dziękuję bardzo. Pan starosta prosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, korzystający z okazji, bo jeszcze nie miałem, chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować za zaufanie, za wsparcie, jakiego mi udzieliliście w czasie kampanii, w czasie wyboru. Dzięki państwa zaufaniu uzyskałem najwyższy wynik, procentowo najwyższy wynik w powiecie, co mnie bardzo ucieszyło, ale też mnie zobowiązuje, prawda? Ja zdaję sobie sprawę, dzięki komu jestem radnym i kogo mam reprezentować. Dla dobra powiatu mam działać, ale inaczej jest pełnoprawnym członkiem powiatu, ja to doskonale pamiętam. Jeszcze raz dziękuję państwu. Mam nadzieję, że nasza współpraca z RAO, z panem przewodniczącym, przewodniczącym Rady Powiatu Oleckiego także będzie się układała dobrze. Współpraca starosty Oleckiego dotychczas z panem wójtem była bardzo dobra. Ja obiecuję, że teraz będzie bardzo dobra. Dziękuję panu wójtowi za wsparcie. W związku z pełnioną funkcją będzie konieczność wyboru nowego dyrektora szkoły. Ja wyjaśnię do końca. Ja jestem nieetatowym wicestarostą. Powstało też założeń umowy koalicyjnej, jak to zobaczyliśmy. Dlatego, że na obecnym etapie doszliśmy do wniosku, że nie stać nas na powoływanie stanowiska wicestarosty. Stanowisko wicestarosty, ja przypomnę, to chyba żadna tajemnica, bo to jest ogólnie dostępne dane, to są ludzko z pochodnymi, o których pani skarbnik wie doskonale, bo to co jest tam, to jest około 50 tysięcy złotych rocznie. Ja będę pracował za dietę. To mogę tak powiedzieć, że to jest jakieś tam około 130 tysięcy na plus rocznie powiat na tym zyska. No to można sobie przeliczyć, czy to będzie do dróg, do szkół, czy do czego dołożone. Na obecnym etapie no, powiat, jak funkcjonuje, państwo wiedzą, no, boryka się z różnymi problemami. To jest oświata, służba zdrowia, która się publicznie o tym mówiła, że będziemy pracować, żeby poprawa jakości była. I zaczęliśmy tak naprawdę od siebie, że najpierw oszczędzamy na administrację, a potem patrzymy, jak to wygląda. Także panie, no niestety jeszcze będę prosił. Ale gratulujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Czy z państwa gości jeszcze dobry głos? Ja chciałabym powiedzieć, że pan przewodniczący opały lub świetlic. Czy jest możliwość jakiegoś dostarczenia nam węgla? Zawsze był dostarczony. Nie, z tego co pamiętam, nie mam węgla już od kilku lat. Niestety, jak się organizuje imprezy dla dzieci, czy zebrania przy wsi, musimy przynosić własny opał, bo samym grzebem nie opalimy tego. Piec jest mały, drzewa też nie za dużo, tylko jeszcze mamy
porobiony z takich desek, które tam były przy z remontów pozostawały. No i no, musimy go przenosić z domu. Czy jest jakaś możliwość dostarczenia chociaż raz w tygodniu pół tony, czy tej tony ten ma, no nie wiem jak tam. Ale tak. Myślę, że to będzie. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja mam tutaj taką sprawę tutaj, tym razem do dyrektora szkoły, nie jest taki system stypendiów socjalnych i zwracała się tutaj rodzice, że jest mocno ograniczony dostęp do sklepu, bo wygrupa dla dwie jednostki w Polecku i jest, nie wiem, czy to jest możliwe do zmiany w tym sezonie, a jeżeli nie, no to bym tutaj jest wniosek, myślę, że to jest do Komisji Oświaty, żeby się po prostu tą sprawą w przyszłości zajęła. Myślę, że zasadny wniosek, bo po pierwsze jest pewien monopol, jeżeli cała powiedzmy gmina korzysta z jednej czy z dwóch jednostek. Po drugie jakby monotonia towaru. No. Później jest problem dla dzieci z rozpoznawaniem swojej garderoby, nazwijmy to tak. To może tak na przyszłość, nie? Nie, proszę, ja wyjaśnię, to nie ma jakiegoś uwarunkowania, że to te sklepy mają być. Nie, to mają być sklepy, które mają zwany asortyment. Tam jest wyszczególnione. To nie ma jakiejś umowy takiej szkoły? Nie, to jest sklep, który się zgłosi i spełni te kryteria, bo z reguły to tam, gdzie można kupić te wszystkie wymienione artykuły, prawda? Bo tak cudownie, ja tu nie chcę teraz mówić z pamięci, jakie to są, ale jeśli takie spełniają, to tak, jak najbardziej. To jest kwestia podpisania umowy. Ale ile umowa jest, tak? Potem podpisujemy umowę z tym, kto się zgłosi. Rozumiem. Także to nie, my możemy mieć 10. To nie ma tak, że mamy węczoni, monopolowe. No jasne, ja nie mówię o monopolu, w sensie Państwa, korzystając z pana komendanta, może wasi radni mają jakieś tam uwagi do pracy, do bezpieczeństwa i tak dalej. Proszę bardzo, panie. Ja chciałem tutaj taką uwagę, którą słyszałem właśnie od mieszkańców gminy, że w związku z budową nowych odcinków dróg asfaltowych w gminie dużo częściej widać patrole policyjne. Dziękuję, panie komendancie. Lepiej się drogami poruszać, tak? Tak się częściej do nas patrole zaglądają. I tak trzy. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Ja. Proszę bardzo. Po prostu mieszkańcy pytają, czy nie można by było u nas na przykład w ośrodku zdrowia, żeby była jakaś w sobotę przynajmniej. Rozmawialiśmy już o tym, no są pewne z tym problemy, ponieważ pielęgniarka w zasadzie bez obecności lekarza nie da zastrzyka. Musi być i lekarz obecny w zasięgu. Właśnie nie do wszystkich zastrzyków. Czasami pielęgniarka może niektóre zastrzyki wykonać bez obecności lekarza. Niektóre. Na tą godzinkę, na dwie, żeby z tego czasu. Nie do wszystkich zastrzyków, jest potrzebna pielęgniarka. Będziemy rozmawiać z kierownikiem. No on widzi w tym problemie. Pani nie szłoby iść z domu, pani tak goło leci, co ostatnio wypadła i
cały dzień nikogo na drogach się u nas nie ukazał w tym piasku. Ja mam taką propozycję, że jak już tego mówimy, pan Jerzy Klinko dysponuje wtedy, że mam z telefonami dostępne. Ja wiem, że na całą zimę. No, ale nie, proszę, nie będzie tak. To akurat jest u was droga powiatowa, także nasz to nie obchodzi, czy to powiatowa, czy to warszawianka. Nie, oczywiście. Po prostu ma być nieśmiesznie. No, ale ta pana dobrze. Bardzo proszę, pan Ania. Ja mam do pana prowadzącego pytanie. W związku z RODO, czy są jakieś utrudnienia z uzyskaniem na przykład danych personalnych przy zatrzymywaniu? Czy to jest utrudnienie, czy nie? Panie komendancie. Ja też mam pytanie, ale... Zatrzymuje policja danego kierowcę. Czy są problemy z uzyskaniem danych osobowych? Kierowcę danego. Trzeba tam są przepisy. Ustawa o policji, proszę przeczytać artykuły. Nie czas i miejsce, żebym ja tam opowiadał o czymś, które tak uzasadnia osobę, która ma. Ale czy są takie osoby, które się powołują na RODO i na pewno nie chcą do. Myślę, że Polacy są inteligentnymi ludźmi i będą powoływać się na przepis, które tej sytuacji nie wydobyły. No to nie mogą zrobić. Właśnie takie dziwne zastępowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Radzie, ja mam już na rozdy. Takie swoją, no takie swoje sprawy, że już odwracałem w tamtej kadencji, tak samo w tej, na trasie Krupin, Gorbieje, bo prosiłem o barierki ochronne. To jest z góry zjazd przed samym Gorbiejewem, gdzie tam jest rów, przebiega tak zwana rzeka. To jest bardzo duże i to jest duże nachylenie drogi, żeby ustawić barierkę prądu, bo teraz jak było ślisko, samochody lądowały tam właśnie z tej starty. Miały problemy, także tam jakieś barierki ochronne, no coś tam pomyśleć, chcecie tam też Dziękuję bardzo, pan starosta mi też zapisał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam obrady drugiej sesji Rady Gminy Bielicznej i proszę radnych o jeszcze pozostanie na chwilę po obecności. Dziękuję za odpowiedź.